Witajcie moi drodzy, zapraszam Was dzisiaj na filmik, w którym chciałabym Wam opowiedzieć o kosmetykach, których nie chciałabym nazywać bublami, natomiast na pewno są to kosmetyki, które nie sprawdziły się w mojej pielęgnacji, stąd też taki, a nie inny tytuł tego filmiku. Zacznę może od kosmetyków do pielęgnacji twarzy, a są nimi mleczko przeciwzmarszczkowe z ekstraktem z pereł z firmy Biodermik oraz mleczko nawilżające z ekstraktem z oliwek również z firmy Biodermik. Jeśli chodzi o to mleczko przeciwzmarszczkowe, ja zużyłam go bardzo mało, bo dosłownie ponad centymetr, jeśli chodzi o wielkość tej buteleczki. On tu jest do cery, to mleczko jest do cery wrażliwej, narażonej na przesuszanie. I ja szczerze mówiąc, zarówno to mleczko, jak i ten tonik chciałam stosować w takiej pielęgnacji wieczornej, kiedy mam już twarz dosyć mocno zmytą i często czuję, że ta cera jest lekko przesuszona i wrażliwa. I powiem Wam szczerze, że naprawdę myślałam, że to mleczko będzie jakimś takim fajnym, łagodzącym kosmetykiem. Natomiast niestety, ale to bardzo szczypała mnie po nim twarz. Zarówno w okolicach oczu, czy na policzkach, gdziekolwiek przetarłam po prostu tym mleczkiem twarz, no to niestety czułam dosłownie ogień na twarzy. Drugą też ważną sprawą jest to, że mimo tego, że to mleczko nie jest przeterminowane, tak samo jak ten tonik, on ma strasznie wodnistą konsystencję i szczerze mówiąc, no też tak nie do końca mi się to podoba. Szczerze mówiąc, używam kilku innych kosmetyków firmy Biodermik. Nagram o nich na pewno osobny filmik, natomiast spodziewałam się, że zarówno tonik, jak i mleczko sprawdzą się całkiem nieźle, natomiast tak jak powiedziałam, mleczko niesamowicie sprawiało, że po prostu czułam ogień na mojej twarzy. Nie mogę do końca nazwać go swoim bublem, takim kosmetycznym, ponieważ spotkałam się z opinią bardzo przychylną co do tego kosmetyku, więc po prostu stwierdziłam, że po prostu ten kosmetyk nie jest dla mnie. Ale czy jest bublem? Na pewno nie jest bublem, jeśli ma tak dużo dobrych opinii. Jeśli chodzi o tonik nawilżający, tak jak w przypadku mleczka, ja chciałam go stosować, tak jak mówiłam wcześniej, w pielęgnacji wieczornej i też właśnie jako taki produkt nawilżający. I on jest również do skóry wrażliwej oraz suchej, taką, którą ja akurat w przypadku czasu wieczornego mam. No i niestety tu nie odczuwałam żadnych jakichś tam niepokojących odczuć, tak jak w przypadku tego mleczka, natomiast niestety, ale ten tonik w ogóle się jakby nie wchłaniał. Ja miałam wrażenie, że on się klei na twarzy, co powiem szczerze, nie bardzo mi się podobało. Ja już taki jeden tonik kiedyś miałam i on dosłownie identycznie zachowywał się jak ten oliwkowy, więc tutaj go trochę więcej zużyłam, ale tak szczerze mówiąc, jeśli chodzi właśnie o to uczucie lepkości na twarzy, czyli takiego niewchłonięcia się do końca, no to powiem szczerze, dla mnie taki trochę średni kosmetyk, ale też tak jak w przypadku tego mleczka dowiedziałam się wiele cudownych rzeczy na temat tego toniku i cudownych opinii i stąd też nie nazywam tych kosmetyków firmy Biodermik bublami, tylko po prostu kosmetykami, które się u mnie nie sprawdziły. Kolejne dwa kosmetyki to antyperspiranty. Pierwszym z nich jest Lady Speed Stick Naturals and Protect 48 godzin, a drugi to jest Tiger Fit, również antyperspirant w sprayu. Jeśli chodzi o Lady Speed Stick, to ja wcześniej miałam inną wersję i ona się u mnie genialnie sprawdzała i powiem od razu jeszcze na początku, że ja generalnie nie mam jakichś problemów z poceniem, zarówno pod pachami, czy z poceniem stóp. Używam tylko i wyłącznie antyperspirantu wtedy, kiedy idę ćwiczyć. I w przypadku właśnie tego Lady Speed Stick zauważyłam, że zanim jeszcze zaczęłam ćwiczyć, czy to na siłowni, czy gdzieś tam na jakichś zajęciach, to ja po prostu po użyciu tego produktu nie miałam plamki pod pachami, tylko miałam plamę dosłownie do połowy ramienia, co bardzo brzydko wyglądało i powiem Wam szczerze, że kompletnie, ale to kompletnie nie chroni. Nie wiem, czy po prostu on się jakoś nie wchłania, czy jakoś się, nie wiem, jakoś rozlewa. Ciężko powiedzieć, bo on jest przecież w sztywcie, ale no kompletnie nie działa. Oprócz tego, że ma przepiękny zapach, kompletnie nie działa. I tutaj mogłabym się troszeczkę skusić, żeby powiedzieć, że jest takim malutkim bublem, szczerze mówiąc. Na pewno nie kupię kolejnego opakowania i powiem szczerze, że nie wiem, czy mam chęć używania go dalej. A drugi antyperspirant, tak jak Wam już mówiłam, Tiger Antyperspirant Fit. Bardzo fajny,
niesamowicie adekwatny zapach właśnie do słowa fit. I tutaj, tak jak w przypadku tego Lady's Pistick, on się strasznie jakoś tak rozchodził i ta plama była ogromniasta wręcz. Tak tutaj mam wrażenie, że oprócz tego, że oczywiście też zapach jest przepiękny, tylko właśnie zapach jest fajny w tym dezodorancie, to niestety on jakby się nie wchłania również i tworzy taki jakby, nie wiem, taki lepiący się talk pod pachą. Bardzo mocno trzeba go wstrząsnąć przed użyciem, natomiast no niestety, ale ten talk po prostu albo nawet bardzo mało, jeśli go użyjemy, on się po prostu klei pod pachą, co jest okropne. Żadne z tych kosmetyków, które Wam dzisiaj właśnie pokazuję w tym filmiku, absolutnie też nie są przeterminowane, żebyśmy się dobrze zrozumieli, bo oczywiście nie pokazywałabym Wam kosmetyków przeterminowanych i nazywałabym je bublami lub nie. Natomiast te kosmetyki na pewno nie są przeterminowane, ale po prostu zarówno Lady's Pistick, który tworzy ogromną plamę pod pachami, mimo tego, że jeszcze nie wykonałam żadnych ćwiczeń, a Tiger po prostu się nie wchłania. No dla mnie to są kosmetyki, które po prostu jakby no niekoniecznie chcę mieć w swojej codziennej pielęgnacji. Ostatnie dwa kosmetyki to firma Ziaja. Pierwszy z nich to mydło do rąk w żelu, a drugie to mydło do rąk, ale mydło kremowe. I zacznę od tego mydła do rąk w żelu, ponieważ jest to moje drugie opakowanie, natomiast tego drugiego opakowania nie używam do rąk ani do żadnej innej części ciała, ale tylko i wyłącznie do na przykład mycia pędzli. Dlaczego? Dlatego, że przy pierwszym opakowaniu zauważyłam, że to mydło w żelu właśnie niesamowicie mocno wysusza dłonie, a po drugie, mimo tego, że ma pompkę, przez co powinno być wydajne, niestety nie było wydajne, ponieważ konsystencja jest dosyć taka galaretowata i w momencie, kiedy wyciskamy sobie jakąś tam ilość tego produktu na dłonie i chcemy te dłonie po prostu rozmazać sobie to mydło w dłoniach i umyć pod strumieniem wody, niestety, ale ta galareta po prostu ucieka nam wszędzie na umywalkę i zostaje dosłownie kapka tego produktu na dłoniach. Bardzo niewydajny produkt moim zdaniem i bardzo przesuszający dłonie i dlatego dla równowagi chciałam Wam pokazać kremowe mydło do rąk z Ziai, które jak zauważyłam, składem dosyć różni się od tego żelowego mydła do rąk i to mydło nie ucieka z dłoni, nie wysusza ich, jest niesamowicie delikatne, faktycznie kremowe, bardzo, bardzo wydajne, wreszcie przez to, że również ma pompkę, no i generalnie ten produkt serdecznie Wam polecam. Pamiętajcie, wybierajcie, jeśli chcielibyście kupić właśnie mydło z Ziai, takie z pompką, to wybierajcie te kremowe. Nie kupujcie tego żelowego, bo naprawdę możecie się zawieść, mimo tego, że cena nie jest jakaś tam wygórowana, to naprawdę nie ma co jakby szkodzić naszym dłoniom. Kochani, i to tyle, jeśli chodzi o kosmetyki, które jakby nie do końca sprawdziły się w mojej pielęgnacji i też nie chciałabym do końca nazywać ich swoimi bublami. Napiszcie mi koniecznie, czy w Waszej pielęgnacji znalazły się takie kosmetyki, które jakby nie wyrządziły Wam jakiejś spektakularnej krzywdy, ale po prostu się u Was nie sprawdziły, ale wiecie o tym, że u innych osób one się sprawdzają. Dziękuję Wam bardzo serdecznie za oglądanie. Życzę Wam udanego dnia i do zobaczenia w kolejnym filmiku. Pozdrawiam. Pa, pa.